Kogo my tu widzimy w tej chwili? A, jeden i drugi, dwa strusie. Imiu. Dokładnie przed koła samochodu. Dobrze, że wcześniej zauważyłem. Już dojeżdżam w tej chwili do oceanu. No, nie jest to jeszcze to miejsce, do którego naprawdę chcę dojechać i w którym chciałbym połowić jutro, bo już dzisiaj na pewno nie. Dzisiaj jest już późno, za chwilę się ściemi, ale jutro z samego rana będę chciał próbować łowić. No i dzisiaj, nawet gdybym przyjechał wcześniej, też bym nie łowił, bo dlatego, że dzisiaj była bardzo silna wichura, a jutro już ma być zupełnie spokojnie. Dzisiaj ciepły dzień, 28 stopni, jutro chyba 14 tylko, ale ma być spokojnie, wiatr o wiele słabszy. Także będę próbował jutro łowić. Jestem w tej chwili na Björk Peninsula, na samym dole tego cypla, tego przylądku. No i jest tutaj taka, no jest dużo miejsc, gdzie można byłoby połowić, ale ja jadę w tej chwili na plażę Bronze Beach. Plaża znana z tego, że można złowić tam australijskie salmony. Czy będą, to nie wiem. Ostatni raz byłem tutaj bodajże 35 lat temu i od tego czasu bardzo dużo się prawdopodobnie zmieniło. Kiedyś to było bardzo rybne miejsce, w tej chwili być może już nie jest tak. No i w końcu dojechałem do plaży, do oceanu właściwie. Plaża to będzie dopiero tam na dole, trzeba będzie schodzić do niej. A tutaj gdzieś się zatrzymamy na noc. Widzę, że ktoś tutaj jest, chyba na rybach. Zobaczymy, jak to wygląda.
dojechałem na miejsce i już się zupełnie ściemiło. Problem jest, że jest tutaj tablica w tym miejscu, że nie można, że tylko w dzień można być, a w nocy nie można tutaj pozostać. No ale obok jest samochód, widzę dwoje wędkarzy na plaży na dole, prawdopodobnie będą łowili nocą. No i drugi problem jest taki, że jestem jeszcze ciągle na terenie parku narodowego. No i tutaj kempingowanie jest tylko dozwolone po odpowiedniej opłacie. W wielu miejscach są miejsca na kempingi, ale płacić trzeba przez internet. No ja tego nie załatwiłem, po prostu nie wiedziałem, że w ten sposób trzeba zapłacić. No i ryzykuję w tej chwili, jeżeli tu ktoś przyjedzie, a prawdopodobnie przyjedzie, to mogę zapłacić jakąś karę. No nie wiem, może mi się uda przez noc przenocować, może dzisiaj już nikt tu nie będzie zaglądał, a jutro z rana, więc jestem po prostu od samego rana tutaj na miejscu, więc nie kempinguję i mogę łowić ryby przez cały dzień. No, ryzyko, ale co zrobić? Tak będzie, jak będzie. No, wędkarze już odjechali do domu. Okazało się, że było czterech, a nie dwie osoby, jak myślałem początkowo. No i pytałem się, jaki wynik. Złowili jednego salmona, niedużego. I złowili również jednego maleta. I to wszystko. Także na cztery osoby to nie tak imponujący wynik. No, ciekawe, jak będzie jutro. Jutro zmiana pogody. Ochłodzenie, ale jednocześnie wiatr będzie o wiele słabszy, także może to coś zmieni. Jedyne co, to muszę przenocować tutaj. Mam nadzieję, że bez żadnych przygód nikt mnie stąd nie pogoni. A jutro z samego rana ruszam na plażę i będę machał wędką i rzucał błyskiem, także może coś się uda złowić. No cóż, pora ruszać w drogę. Musimy zejść na dół, na plażę. Zejście będzie łatwe, ale powrót będzie troszeczkę trudniejszy, pod górkę. Fajnie się idzie z górki. Pamiętam, że piasek na plaży był bardzo miękki, grząski. Nie wiem, jak jest teraz, ale było, jak byłem tutaj ostatni raz 35 lat temu, było bardzo trudno chodzić po plaży. No ale myślę, że nie będzie tak źle. Wiatr naprawdę dzisiaj jest o wiele spokojniejszy niż wczoraj. Wczoraj jak tutaj przyjechałem, tu była wichura, a dzisiaj jest spokojnie. Nie wiem jak z przypływami, o której są przypływy, odpływy, bo to też ma
znaczenie, ale obojętnie będziemy rzucali, próbowali bez względu na to, jak będzie. A zaczniemy tutaj zaraz z tego brzegu. Tu jest widać taka rafa, więc można popróbować. Znowu będę używał takiego błyszczka w kolorze srebrno-zielonym.
złapałem pierwszego salmona, ale zabawa z kamerą skończyła się tym, że ryba się odczepiła w końcu. Zamieniłem błyszczek na taki złoty twister firmy Halco. Próbuję teraz na to, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Tak na razie oprócz jednego salmona, którego straciłem, którego zerwałem, to do tej pory więcej nic nie mam. Żadnych innych brań nie było. Zacząłem z samego rana, praktycznie o godzinie 7, no ale okazuje się, że to rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Jeden gość już od 6 był nad wodą i w ciągu jednej godziny, między 6 a 7, złowił 6 czy 7 ładnych salmonów i chyba z 2 albo 3 mu się odczepiły. No, teraz jak go spotkałem, to już mówi, że już troszeczkę za późno, już nie biorą. Przestały brać nagle. No, ale to nic, ja będę próbował, może mimo wszystko będę miał szczęście, może nie, zobaczymy. Następnym razem będę musiał się wcześniej zbudzić, próbować jeszcze o samym świcie. Może w ten czas będę miał więcej szczęścia. I co ciekawe, wszystkie brania miał między 6 a 7. Praktycznie wszystkie te ryby złowił w ciągu pół godziny. Teraz już jest godzina 10.30, dochodzi i po tych 7 sztukach czy 6, które złowił, już później ani jednego brania, ani jednej sztuki. Także czasami warto wstać bardzo wcześnie rano i próbować samego rana. Pięć godzin ciągłego rzucania błyskiem wyraźnie zaczynam odczuwać już teraz. Plecy mnie bolą, także jestem wykończony. No, a rezultaty praktycznie żadne. Jedno branie, była ryba, był salmon, no ale przez własną głupotę straciłem go, dlatego że zacząłem bawić się z kamerami, zacząłem załączać kamery i zanim to wszystko zrobiłem, to ryba przy samym brzegu odczepiła się. Muszę zrobić sobie w tej chwili odpoczynek, dlatego że naprawdę się zmęczyłem. To takie wędkowanie z plaży i rzucanie, spinningowanie to już nie dla mnie, już nie dla mojej kondycji. No, zrobię sobie przerwę w tej chwili, a później jeszcze popróbuję, jeszcze raz zmienię błysk na ten, który miałem poprzednio, bo
bo wydaje mi się, że był lepszy. No i popróbuję jeszcze trochę jakiś czas, jak nic nie będzie, no to trudno. A to są te piękne rybki złowione przez właśnie tą osobę. Piękne salmony. Siedem sztuk. Piękne. Największe w granicach 55-60 cm. Nie powiem, całkiem ładne sztuki. 1,5 kg niektóre. No ale gościu mówi, że tydzień temu złowił 4,5-kilowego. Także jest szansa, że można złowić tutaj ładne sztuki. Być może przyjadę tutaj jeszcze raz. Może następnym razem mi się poszczęści. Po krótkiej przerwie wracam ponownie do akcji. Plecy bolą, ale nie należy się poddawać. Jeszcze mam kilka godzin przed sobą, więc muszę to wykorzystać. Zamieniłem buźczek ponownie na tak jak poprzednio, ale troszeczkę inne kolory. Tym razem bardziej kolory srebrne. No i zobaczymy, jak to będzie pracowało. Po południu pojawiły się jeszcze dwie osoby starsze,
No i próbują coś łowić. Do tej pory jak na razie nic nie złowili, więc podobna sytuacja jak u mnie. Tak, kończy się mój dzień na osławionej, legendarnej plaży w South Australii, Browns Beach. Wyniki bardzo mizerne, no więc nie miałem szczęścia. Niektórzy trafiają na odpowiedni dzień i mają więcej szczęścia. No cóż, czas już zwijać się i jechać do domu. Do domu mam 300 km, więc ładny kawałek. No i naprawdę muszę się spieszyć, szybko pozwijać wszystko co mam, cały swój sprzęt i ruszać stąd.